Cześć wszystkim dzisiaj na temat szokujących słów Krzysztofa Stanowskiego, słów Krzysztofa Stanowskiego na temat Dariusza Mioduskiego. No właśnie, co takiego powiedział, macie tutaj Twitter, ale to nie koniec, bo tego tak naprawdę jest dalsza część szokujące słowa, no to naprawdę będzie no, krwawa jatka, można powiedzieć tutaj w świecie piłkarskim. Oczywiście krwawa jatka na słowa, tak? Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, tutaj mamy wpis Krzysztofa Stanowskiego, który tak naprawdę odbił się dużym echem w świecie piłkarskim, wśród kibiców, dziennikarzy, komentatorów, ale tam jeszcze jest tutaj jeszcze, jeszcze bardziej szokujący wpis, no praktycznie Krzysiek Stanowski wytacza najcięższe działa, tak, w stosunku do Dariusza Mioduskiego. Zaraz wam pokażę, to będzie w dalszej części tej wypowiedzi. Natomiast to takiego powiedział, tak, cytuję, Szymański... Kulenowicz, Wadis, bonus za Priowicza, bonus za Bielika, przyszły bonus za Dudę, później Majecki i Wieteska. Mioduski powinien codziennie wysyłać szampana Leśnodorskiemu, bo tylko dzięki niemu do klubowej kasy coś wpada i jest co trwonić na kolejne bezsensowne ruchy taki wpis, szokujący tak naprawdę wpis, yy, tak, tutaj Krzysztofa Stanowskiego. Wiadomo, że Krzysztof Stanowski jest dobry tak naprawdę w relacjach z Bogusławem Leśnodorskim, no ale to nie zmienia tak naprawdę faktu, tak, jeśli chodzi o yy, stwierdzenie tak naprawdę tego, że rzeczywiście za tej piłkarzy są wpływy. No właśnie, czy rzeczywiście tutaj Krzysztof Stanowski yy, ma rację, tak, w tym co mówi? Trzeba powiedzieć sobie wprost, że no tutaj my, tak naprawdę odnosimy się do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy było praktycznie trio, tak, trzech współpracowników, yy, Półwłaścicieli, no bo nie właścicieli, ale każdy z nich był współwłaścicielem. Potem ta dwójka została spłacona i został właścicielem niepodzielnie Dariusz Mioduski. Natomiast rzeczywiście te transfery, które wtedy przeprowadził tutaj, tak, Bogusław Leśnodorski, za te transfery pieniądze praktycznie do kasy klubowej wpływają po dziś dzień, tak? Natomiast oczywiście Bogusław Leśnodorski z tego nic nie ma, no i nic nie chce pewnie z tego, tak? Ale rzeczywiście tutaj jest racja w stu procentach, to co mówi Krzysztof Stanowski, że no w podzięce tak powinno być, tak, że powinien wysyłać szampana. No to jest oczywiście pewna przenośnia, tak? Może to po prostu jakaś inna forma, Podziękowania, no bo wiecie, to są zawsze po prostu wpływy, tak naprawdę, do kasy klubowej, tak? Jakby nie było. Natomiast, tak, krytycy tak naprawdę tej wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego mówią w ten sposób, że e, dlaczego na przykład Dariusz Mioduski ma wysyłać tak naprawdę Bogusławowi Lośnodorskiemu szampana? To jest temat tak naprawdę zamknięty odciąty. E, to tak samo jak na przykład mówić, że tutaj Dariusz Mioduski wiadomo, że przez wiele lat był prezesem holdingu I. I, nie, ja mówię tylko holdingu Kulczyk, przepraszam, tak, czyli tak na przykład te firmy, no dzisiaj już wiadomo, że śmierć Jana Kulczyka i podział tam po prostu tych tego majątku, tak, na, na syna i córkę i tak dalej, sprzedaż browarów w Poznaniu, natomiast um, chodzi mi o coś innego po prostu, że tak na przykład zyski, które przynosi um, tutaj um, holding um, holding, um, holding właśnie Kulczyk, to dalej po prostu miałby być jakieś tutaj um, korzyści, tak, czy prowizje dla właśnie Dariusza Miodowskiego, to jest jakby temat zamknięty. To, żeby właśnie Bogusław Leśnodorski, że takie poczynił kroki, no to jest jakby temat zamknięty natomiast, no, nie można komuś po prostu w, w nieskończoność dziękować, tak? natomiast rzeczywiście tutaj Dariusz Mioduski yy, ty, teraz może korzystać praktycznie z tego, co dokonał Bogusław Leśnodorski, tak, z tych transferów, że te, te transfery wpływają, tutaj tak, trzeba powiedzieć, no bo kibice powiedzą, ale jak, przecież piłkarze Priowicz, już dawno go nie ma po prostu w klubie i Legia nie zarabia, tak, bo to jest tak naprawdę procent od kolejnego transferu, tak, czyli załóżmy, że Priowicz poszedł do klubu X, tak, za Kwotę po prostu konkretną. Następnie z tego klubu X przejdzie do klubu Y i dalej jest jakiś tam po prostu ułamek procentowy, tam kilka procent. No ale wiecie, jeżeli zawodnik kosztuje 5 milionów euro, 6, 7, 8 czy 10 milionów euro, to już są konkretne po prostu wpływy do klasy klubowej, tak? Do kasy klubowej. Teraz nawet tutaj była sytuacja z Bielikiem, tak? Gdzie to był po prostu majsterczny, jeśli chodzi o Bogusława Leśnodorskiego. Już nie pamiętam, robiłem na ten temat filmik niedawno nawet, ale już po prostu tak dużo robię tych filmów, że zapłacił. Za po prostu Legię zapłaciła za Bielika kilkadziesiąt tysięcy złotych, chyba od Lecha Poznań, a sprzedała go za 2 miliony euro, jeśli się nie mylę, tam kosmiczne pieniądze po prostu praktycznie w przeciągu pół roku zrobił Bogusław Leśnodorski, naprawdę ma smykałkę. Znaczy powiedzmy sobie w prozę, no, bo bardzo dużo oglądam wywiadów tak, z Bogusława Leśnodorskiego, no nie tylko dotyczące piłki nożnej, natomiast dużo widzę po prostu jakby dziennikarzy, czy ludzi związanych ze sportem, pytają się Bogusława Leśnodorskiego, czy wróci tak, do Legii, czy będzie prezesem i tak dalej. oczywiście, no tutaj sytuacja jest jasna, tak, jeśli chodzi o Legię Warszawa, natomiast Bogusław Leśnodorski musi być po prostu w piłce nożnej, tak, no nie ma innej opcji, to jest człowiek, który się urodził do tego, żeby być w piłce nożnej. Oczywiście tutaj ma wykształcenie prawnika, ma kancelarię, tak, bardzo prężną, tam dziesiątki, ba, prawników ma i tak dalej. No a ta y, kanc kancelaria może sama po prostu funkcjonować bez jego, jakby udziału, może pojawić się za jakiś czas. Ale on, to jest człowiek, który faktycznie musi funkcjonować w piłce nożnej, bo ma do tego smykałkę umiejętności. Dryk przede wszystkim kocha tą piłkę. No i przede wszystkim tutaj co chciałem powiedzieć, że jeszcze Bogusław Leśnodorski no mówił, że nie będzie startowa na prezesa PZPN-u. Tak, to od razu warto wspomnieć. Czyli rzeczywiście tutaj w ten sposób mówi. Y, Krzysztof Stanowski, że Szymański, Kulenowicz, Wadis, bonus Zaprijowicza, bonus Zabielika, przyszły bonus za Dudę, później Majecki i Wieteska. Mioduski powinien codziennie wysyłać szampana Leśnodorskiemu, bo tylko dzięki niemu do klubowej kasy coś pada i jest to, trwonia, jest to co trwonić na kolejne bezsensowne ruchy. tak Czyli kupną tak naprawdę piłkarzy, którzy nie wnoszą żadnej wartości dodanej do tego klubu. Tutaj warto wspomnieć, że Bogusow Leśnodorski to oczywiście jest wybitny prawnik i tak dalej, natomiast on nie miał jako takiego doświadczenia w zarządzaniu klubem. To była rzecz, którą po prostu przed którą został postawiony, i bardzo dobrze się z niej wywiązywał, tak? To, to jest takie się mówiło kiedyś, że zawód włączony, a w zawód wykonywany. A? zawód wyłączony to prawnik, a zawód wykonywany, no to wiadomo, po prostu prezes, tak, czy, czy człowiek w świecie futbolu. Ja bym tutaj nawet zaryzykował pewną tezę, ale tą tezę po prostu pewnie rozwinę w kolejnym filmie, że Bogusław Leśniodorski, według mnie, z Krzysztofem Stanowskim mogą stworzyć właśnie weszło kolejną, tak naprawdę siłę, która może być równowagą do Legii, tak, no może nie zaatakować, no, czy Legii, tak, natomiast Legia ma swoją historię, tradycję i tak dalej, natomiast rzeczywiście Mogą być taką drugą siłą w, w Warszawie, tak? Czy w tym okręgu warszawskim? Kiedyś to była Polonia, Warszawa. Dziś praktycznie tej Polonii, jakby w sensie takim ekstraklasowym, nie ma, tak? No, bo może klub istnieje, To nie chcę urazić kibiców, na... natomiast w sensie takim, po prostu, że ta Polonia nie jest w ekstraklasie, nie, nie, nie ma jakichś liczących sukcesów. Natomiast rzeczywiście weszło, idzie bardzo mocno. I teraz to jest właśnie kolejna ta, m, część tej wypowiedzi, która jest szokująca. Tomasz Den mówi w ten sposób: Jak już coś, to przecież obaj byli w tamtym czasie w klubie, więc przypisywanie e, coś jednemu, a drugiemu nic nie, 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 nic mija się z celem. I teraz tak, Krzysztof Stanowski mówi w ten sposób, obaj byli jeden pracował. Szokujące słowa. Obaj byli jeden pracował. Tak? I teraz ktoś by powiedział, no ale o kogo chodzi dokładnie, tak? To trzeba było sprecyzować. No to zobaczmy sobie w ten sposób. Tak, a drugi siedział w fotelu. Przecież razem podejmowali decyzję. Drugi siedział w fotelu, ale w Szwajcarii taka po prostu wypowiedź, tak. No, tutaj warto wspomnieć, że no, Krzysztof Stanowski nie wspomniał, o, o kogo dokładnie chodzi, o jakie nazwisko, natomiast z tych informacji, tak, które pojawiały się w mediach, no to w Szwajcarii bardzo często przebywa Dariusz Mioduski. Dobra. No i tutaj, no, a pierwsze u Ciebie w ogródku, bo tam właśnie pojawiło zdjęcie na Twitterze, no ale, no też jest takie, no, tak, z kim tak naprawdę dziennikarze, tak, czy, czy ludzie związani z, piłkiem, z piłką mają się spotykać, tak, no, z, przepraszam bardzo, no, to jest naturalne, że w swoim środowisku się spotyka, tak? No tak, jak na przykład ktoś jest mechanikiem samochodowym, to ma znajomych wśród po prostu mechaników samochodowych czy ludzi związanych z warsztatem samochodowym i tak dalej. I to jest naturalne, że ci ludzie się spotykają, więc ciężko mieć pretensje, tak? Natomiast rzeczywiście tutaj taka sytuacja jest. Tylko tak, no, krytycy mówią w ten sposób, ale jakby Krzysztof Stanowski nie rozumie takiej sytuacji, że tam był trójpodział de -de decyzji, tak? Że to właśnie Bogusław Leśnodorski odpowiadał za transfery, że to właśnie Bogusław w Leśnodorskiej, był osobą, która sprowadzała zawodników. Oczywiście tam był dyrektor sportowy, to też było fajne, że Włakow, tak, który właśnie kiedy ten klub został przyjęty przez Mioduckiego, to fajna była sprawa, że praktycznie e, ludzie związani jakby z Bogusowem Leśnodorskim odeszli, tak? To była taka lojalność, gest lojalności. E, no może by zostali wyrzuceni, ale zawsze to po prostu jest e, no tak, że e, reprezentują pewną linię, a nie, że zaraz się dostosują po prostu i będą psioczyć na poprzedników, tak? Natomiast rzeczywiście to było fajne. Zresztą w no, tej bracie Rzewaków to po prostu każdy o tym wie, że to są znani tak naprawdę no, tutaj z tego, że są honorowi, tak uczciwi i porządni. Natomiast rzeczywiście tutaj pojawia się taki zarzut tak naprawdę, że Krzysztof Stanowski krytykuje jakby Dariusza Mioduskiego, Mioduskiego, natomiast nie patrzy na to, że był trójpodział właśnie tej władzy i Dariusz Mioduski miał inną funkcję tak naprawdę w tym trio, a za te transfery odpowiedzialny był Bogusław Leśniodorski, więc dzisiaj można tak naprawdę to wszystko przepisywać tak naprawdę Bogusław Leśnodorskiemu, a czy to rzeczywiście jest adekwatne, czy też nie? No z jednej strony tak i nie, ale z drugiej strony czy jest jakiś na przykład osoba czy piłkarz, który jest jasno kojarzony z em, prezesem Dariuszem Joduskim? Ja nie kojarzę takiego zawodnika, który, który by media powiedziały, czy dziennikarze, czy ktokolwiek by po prostu powiedział, że, czy można byłoby po prostu kojarzyć tak, że na przykład zawodnik XYZ jest konkretnie przypisany do Dariusza Mioduskiego. To Dariusz Mioduski chciał po prostu pozyskać tego zawodnika, to było jego marzenie, po prostu naciska, na to i tak dalej. Ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, tak, szczerze że, że mówiąc, nie przypominam takiej sytuacji. Być może były takie nazwiska, jeśli chodzi o sprowadzenie ludzi do, do pionu sportowego, ale natomiast nie przypomina sobie sytuacji, jeśli chodzi o pion yy, piłkarski. Natomiast, no jakby tutaj jednak. Ten trójpodział tej, tej władzy w Legii, no, i to, to, no to jakby nie było, tak? No to sukcesy później jakby spływają na, na bogusowa Leśnodorskiego, tak? Jakby nie było. No to tak samo, jakby na przykład mieć firmę prywatną i jest osoba w firmie prywatnej, która rozpoczyna ekspansję, wychodzi z tą firmę na kolejne rynki i później za kilka lat po prostu firma przynosi ogromne zyski przez właśnie wpływy z tych rynków zagranicznych, i potem wszystko jakby spływa na tą osobę, przez to, że ona podejmowała decyzję, że wchodzi na kolejne rynki zagraniczne, kolejne kraje. No tak, ale z jednej strony po prostu no, tak to wygląda. Więc mówię, tutaj byłaby przeciwwaga, gdyby na przykład rzeczywiście rzeczywiście tutaj prezes Mioduski tak, pozyskał jakichś piłkarzy, czy naciskałby na to po prostu, żeby sprowadzić jakichś piłkarzy, czy miał po prostu na, 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 na względzie na to, żeby po prostu pozyskać jakichś, jakichś piłkarzy. Ja pamiętam tylko zapewnienie, zapewnienie to zapewnienie do dzisiaj, mówi prakty, praktycznie Dariusz Mioduski, że on chce Stworzyć klub z dużymi aspirac z aspiracjami e, europejskimi, także chcę wyjść praktycznie poza Polskę. Tak, to było od samego początku jego praktycznie cel: że Ekstraklasa to jest za mało, to jest absolutnie tak. Ekstraklasa ma być zdobyta. Też pamiętam taki wywiad, gdzie był udzielany. Już nie pamiętam komu, ale Dariusz Muduski mówił, że na temat po prostu zwolnienia właśnie trenerów to mówił, że no Legia musi zwyciężać tak, jeśli chodzi o ligę tej polską, jeśli chodzi o Ekstraklasy, nasze podwórko, że nie ma takiej opcji, żeby nie było po prostu mistrza Polski, żeby Puchar Polski Legia nie zdobyła. To jest absolutny plan minimum. Z jednej strony to jest oczywista sprawa, a z drugiej strony, no wiecie, to nie da się tak zaprogramować, to nie jest fabryka, to nie można obliczyć, że tysiąc samochodów wyjedzie z fabryki tego w tym roku, a w przyszłym roku zwiększymy po prostu kampanię reklamową i też sprzedamy tych samochodów tysiąc, albo nawet tysiąc, to jest ogromna nieprzewidywalność, tak, sinusoida, jeśli chodzi o prowadzenie piłki nożnej, no dlatego po prostu tak dużo ludzi się sparzyło na piłce, tak, pompowali mnóstwo pieniędzy, bo to nie jest policzalne, tak, tutaj, no, przecież byli tacy biznesmeni, tak, te, te, którzy po prostu myśleli, że to jest wszystko tak łatwo po prostu do obliczenia, że to jest absolutnie plan minimum. No, można mieć świetny budżet, świetnych piłkarzy i tak można przegrać, i tak można nie zdobyć puchar Polski, czy Mistrzostwo Polskie, także to różnie wygląda. Także takie słowa padły, jeśli chodzi o Krzysztofa Stowskiego. Absolutnie to są słowa zasłużone. Bo na końcu efekt jest taki, że wpływy do kasy klubowej dzisiaj, czy te zyski, które ma Legia, są one poniekąd sukcesem, tak naprawdę. Tutaj sukcesem Bogusława Leśnodorskiego, bo to on składał podpis, to on po prostu sprowadza do tych zawodników. Wespół, zespół tutaj oczywiście rzewakowym, ale tutaj tak, taki stempel, taką pieczątkę, no tak powiedziałem. Ja nie kojarzę zawodników, może się mylę, po prostu może mam amnezję, możecie napisać, po prostu jeżeli kojarzycie jakichś zawodników, do których sam osobiście przyczynił się właśnie tutaj Dariusz Mioduski, no ale tu są szokujące słowa, tak, że jeden właśnie pracował tak i że jeden przebywał za granicą. No szokujące słowa zobaczymy jak tam tak naprawdę na te słowa zareaguje no, właściciel prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem i kliknij dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy film. Pozdrawiam, trzymajcie się.